korzyści, jakie możemy mieć z całowania, to przede wszystkim takie, że mamy kontakty międzyludzkie znakomite, to jest pierwsza sprawa. A i oczywiście endorfiny, które się wydzielają w trakcie całowania, które są hormonami szczęścia, które powodują to, że łatwiej nam się trawi, lepiej się czujemy, jesteśmy zadowoleni, lepiej śpimy. Kolejną korzyścią z całowania jest trenowanie mięśni twarzy, że w tym momencie nie potrzeba kremów, bo mięśnie twarzy są wytrenowane, kąciki ust są podniesione, wargi są jędrne, policzki napięte. To są zalety. I jeszcze ewentualnie to, że przy całowaniu następuje wymiana materiału biologicznego i to ma też swoje plusy, ponieważ jest to swego rodzaju szczepionka, dzięki której się utwardniamy. Przestają oddychać w trakcie pocałunku, może to się źle skończyć. Także jak się całujemy, to się oddycha, to trzeba oddychać. Zagrożeniem tak na poważnie, jakie może nieść ze sobą pocałunek, to jest ryzyko próchnicy. Jeżeli próchnica jest chorobą zakaźną, w związku z tym, jeżeli się całujemy, możemy sprzedać partnerowi, partnerce, kupić właśnie tą chorobę zakaźną, czyli próchnicę. Zarazi się próchnicą i po prostu ona może u nas spowodować spustoszenie. Możemy też się zarazić innymi chorobami oczywiście, które się przenoszą drogą kropelkową, ale to już są zwyczajne choroby zakaźne. Mówimy w tym momencie o próchnicy i o jamie ustnej. I oczywiście trzeba dbać o to, żeby myć te zęby, nitkować, żeby stosować płukanki, żeby partner, partnerka nie znali menu, które cały dzień żeśmy jedli, bo to jest po prostu niesmaczne. Próchnica, oczywiście to zagrożenie jest oczywiste, że zacznie ząb chorować, zacznie boleć, jest to nieestetyczne, brzydko pachnie, i trzeba iść do stomatologa i to jak najszybciej wyleczyć. Próchnica może nieść wszystkie zagrożenia, ponieważ są to otwarte wrota do wszelkiego rodzaju chorób w organizmie. Więc od złego samopoczucia, od podwyższonej temperatury, powiększonych węzłów chłonnych, po urazy serca, po ciężkie schorzenia, po sepsę. Także nawet najgorsze choroby, jakie to uszkodzenie nerek, najgorsze choroby, jakie możemy sobie wyobrazić, może nieść ze sobą próchnicę.